I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w zagraniu w Mighty Magic 6, kolejny odcinek. Tak? Tak. Jest 18:18. Jestem w Dragon's Caverns. I mam w sumie mało punktów magii, więc nie przeczuwam, żeby... Znaczy... W sensie przeczuwam wyjście moje wkrótce. To jest kolejna jakaś statua dziwna. Ta wygląda właśnie źle w tym, już w tym wypadku, więc obstawiam, że będzie na... Nie, na... Nie, w ogóle nie działa, no dobra. To Mighty Magic to jest... O, pojawił się. I to taki zwyczajny wojownik. Bardzo przyjemnie. Patrzcie, ja wiem, dlaczego Karolina... Wow. To jest jeden z tych pierścionków? Nie pamiętam. Które? Któryś artefakt je przywracał manę. Tak? Tylko nie pamiętam, który. Tak czy nie? Bo nie mogę tego znaleźć. Był taki artefakt. A może to Mike, tobie? A zaraz to? Tak? No znaczy, dlaczego? Dlatego ona ma pełno punktów magii. To jest najlepsza rzecz, jaką znalazłem do tej pory. Aż się płakać chcę. W sensie tą drużyną. To jest po prostu niesamowite. Jakie to jest cholernie przydatne. Nie zauważyłem, że aż tak szybko się to regeneruje. On ma pełny wskaźnik. Ona mogłaby tak naprawdę cały czas teraz rzucać kulami ognistymi. Dobra, zobaczmy jak to działa, powiedzmy, natury. Będzie miał 79 i teraz przejdźmy całą turę. Ciekawe, czy na przykład jeden punkt jej się odzyska przez ten czas. Nie, teraz nie. A dajmy jej kilka tur. Dobra, może aż tak szybko to cię nie regeneruje, to było przesadzone. No, już ma 80, widzicie? To jest najlepsza rzecz, jaką znalazłem. I można by się wymieniać między Karoliną a Michaelem, żeby się wymieniali. Ona ma dużo, więc daj to na chwilę jemu. Niech on sobie poregeneruje. A ty masz to teraz dla odmiany. Co to w ogóle było? Po prostu zwyczajne. Jakiś przycisk. Ja bym powiedział na Melka, to trochę bardziej pasuje, bo zawsze jako, że od niego zależy tutaj dużo nasze leczenie i tak dalej. Więc jeżeli jemu będzie się regenerowała magia, to będzie po prostu debeściakiem. Jakieś przejście tu jeszcze jest? Jest. Czy te okropne dźwięki. Na razie nic. Oj. Czemu nie ma bless? Stop. No, to tylko wy. Muszę powiedzieć, że ci panowie nawet lepiej sobie radzą z trafianiem mnie niż tamci wojownicy, co jest w sumie dosyć ciekawe. Tu czegoś nie ma na dole? Nie ma, ale będzie. Mamy pusto, zielony. Kto ma najmniej endurance? Znowu jakimś cudem ty masz mało. Nie powinieneś mieć. I żółty to było co? Chyba celność. Nie to. Ano, dobra, celność komu? Ja masz już dużo. Tobie. Jest podwójne dla ciebie. Tu mamy zejście do takich kanalików. Okej, może akurat. Dobra, zostawmy tą rękawicę na nim. Pusto i pusto. Tutaj.
To jest najbardziej przerobana rzecz, albo mi się wydaje. Ponieważ nie da się jej zranić żadną fizyczną bronią, więc tylko czarna to działa. Nie wiem tylko, czy harm. Harm też nie powinien działać na niego. No nie będę próbował. To coś można tylko zranić elementarnymi atakami, dobrze mówię. Czyli jeżeli on by miał łuk, który by zadawał bonusowe elementarne, powiedzmy ogniowe albo zimne, obrażenia to by dawało radę, ale nie ma. Niestety tamten łuk mi przepadł. Więc jedyne co on może zrobić to rzucać teraz Static Charge albo Lightning Bolt, ale ma za małą manę, więc będzie to Static Charge. To nie ma sensu trochę, bo to jest strasznie słaby. Sobie. Dobra, szczery już tym. Pocieszenie jest takie, że oni są dosyć słabi w ataku sami sobie, więc. I są wzbici w kupy. Więc kule ognista będzie jak znalazł. W tym wypadku wymień sobie rękawice. A ty. Spirit Arrow nie działa. Plum, znaczy plum. Boom. I oni sprzedają. No po prostu ja nie umiem dzisiaj mówić. Strzelają. Acid Spray. Ten czar to jest czar właśnie wodny, który ewentualnie Karolina mogłaby używać, jakby poszła w wodę. Znaczy w sumie może używać, ale to się nie opłaca. Jeszcze jeden. I jeszcze tam jest jakaś banda. I są też wolne na całe szczęście, więc też okej. Ale i tak ich nienawidzę. Straszne problemy sprawiają tylko dlatego, że właśnie nie da się ich zranić normalnie. Zaraz to jest za 4, to jest za 8, więc okej, to nie ma znaczenia. Okej, trochę jej poszło. Ale skończyła się jej magia, więc jeżeli tu będzie kolejna banda, no to nie mam już nie mam już jakich. Oczywiście, że jest. Na szczęście tych najsłabszych. Nie da się ich zranić. I oni jeszcze mogą uszkadzać, nie zdziwi mi się. Więc lepiej stąd spierdzielam. I. A, nie zrobię sobie poziomu jeszcze, bo za dużo dni minie i nie będę mógł pielgrzymki wykonać. Przykro! Dobra, to jeszcze powybijamy w okolicy. W sensie w tym lochu jeszcze jest trochę rzeczy innych niż tamto. Przykładowo to puste pomieszczenie z przeciwnikami. Wow, czy to jest taka różnica wzrostu, czy po prostu gość tak dziwnie sobie niefortunnie stanął? Wow. No nie, bo oni tam w dole byli, okej. Nie no, dobrze sobie radzą ci panowie, no jestem nawet pod wrażeniem pewnym. Dobra, tam mamy szlamy, więc nie... Zobaczmy to. Wow, całkiem sporo, ale powinniśmy dać radę bez jakichś dziwnych rzeczy. Spokojnie. O, niedobrze. No błagam, niech się ruszy Michael. Znajdzie mi Michaela, nie wiem czemu on się pół godziny nie ruszał. No i poleżę. Okej. Jak to wygląda w ogóle na mapie? Aha, czyli widzę, ta droga będzie prowadziła do tego mostku, który widziałem. A, spałem stąd, wyleczę się i wrócę. Mamy 14, czyli jeszcze sobie spokojnie mogę pozwolić na
Kemping. Hop, się... Nie jest tak źle, jak ci się wydaje. I powrót. Powrót na stare śmiecie. Nie używam jeszcze haste, bo nie potrzebuję aż tak strasznie. Widzicie te szlamy? Coś tam szlajają. A, za wysoko chyba ten mikrofon, to mi się wydaje. No, ale powrócę sobie do szlamu, albo... nie wiem, dobra, jak już tu jestem blisko, to tutaj pójdę. No proszę, winda, a la Doom! A na dole... trzech panów, to jest z trzech stron, co ciekawe, no to my wpierw komu wpierdzielimy? Temu chyba najtwardszemu. Który ma zeza. Tak przy okazji. Przestań. A teraz tobie. I... ty już masz mokro w gaciach. Nice. Dobra, teraz ten w takim razie sobie eksplorujemy. To taki przedmiot? Nie. To będzie jakieś pomieszczenie z czymś dziwnym. Okej, może być. Aż dziwnie się czuję, jestem tak overpowered i... znaczy... powinienem być, nie, w zasadzie, jeżeli... przegiąłem z tamtym lochem wcześniej. Czaszka, bardzo wymowny znak. Ale dał radę. Sporo kasy. Dobry pasek, który do niczego nie jest przydatny. Ale ewentualnie jak ktoś nie ma paska, to niech sobie już weźmie tego paska. Ty dostaniesz najlepszego paska w historii pasków. A tutaj i tak jest jakiś przedmiot, patrzcie, no. To jest, a to by chyba... aha, to jest zupełnie w innym miejscu, okej. W sensie na dole. To jest prawdopodobnie wyjście skądś. Uhuhu, jak dawno pana nie widziałem. Co tam pana, panie żołnierzu? Śmierć? Jakieś, dobra, pieniądze i kolejny przycisk. Chyba trzeba będzie po prostu wciskać te przyciski. Czy on przypadkiem nie otworzy przejścia tutaj może? Tak, ale jak już tamtędy szedłem, to może pójdę tamtędy już. Albo nie, sorry, bo tutaj widzę, że to chyba będzie zakończone jakimś pomieszczeniem tylko. Tak, to jest po prostu skarbiec. Z żarciem. Ze skórzaną zbroją. I... wow! Dobre i drogie rzeczy. To drogie rzeczy są. Armor class plus 2 dla kogoś. Zaraz wymyślimy dla kogo. Chyba dla awatara. Nowa tarcza prawdopodobnie dla niego. Wow! Kolejne... okej. Okay. Rozkazy z Gildii Cieni. Beznadziejne. A za ile? Za 50 można wziąć. A teraz tak, kto będzie chciał wziąć... ty dostaniesz troszkę lepszą zbroję. I chyba lepsze jest mieć plus 18 AC, niż plus 12 AC i obrona na ogień plus 8, coś mi się tak wydaje, podmianka. To zostawiam. Podmieniamy ci tarczę. I teraz ty powinieneś mieć dosyć duże AC. 61. Prawie dogania Karmbiego, natomiast on ma najmniejszy awatar, więc ty sobie weźmiesz ten pierścień. Nie wiem cały czas czemu... aha, przez to, że ma hełm i ma dosyć przeciętne rękawice. Poza tym coś tu jeszcze ciekawego było, bo nie... przegapię. Co to było?
To do sprzedania będzie. To jest takie dobre do sprzedania. Tak zwany miecz dwuręki, jak ja to mówię najwyraźniej. Nie wiem, po co ja teraz te porządki robię. Medytacja, miałem tego użyć. A, no tak, przecież zwoje to od razu maksymalny poziom czaro. Kurczę. Sprytnyś zwoju. Woju, dobra. Okej, tutaj będzie banda. Po drugiej stronie rzeczki. A ona jest... A nie, nie jest za daleko. Teraz oni są głupi i spadną w dół, wiedziałem. A ten na dnie. Zginie na miejscu. Albo nie? A i tak tutaj jeszcze chyba z tej strony powinien być, tak jest. Cicho. Dobra, tamtych gości w takim razie zabijemy oczywiście, jak będę tam na dole, ale wpierw idę drogą górną. Górskim szlakiem. Całkiem sporo tam jest, myślałem, że będzie jednak mniejsze. Natomiast jest dużo prostsze niż myślałem. Jest poziomowo... No, przeznaczone na powiedzmy jakieś 3 poziomy niżej niż jestem, obstawiam. Ale omijałem to miejsce głównie z powodu durnych szlamów, których nienawidzę. Wiedziałem, że mogę sobie z nim nie poradzić. Wcześniej nie poradziłem sobie. O! Te drzwi się nie ruszą. Czyby jakiś przycisk, albo nie wiem co. Albo z drugiej strony były otwie rany. Nie wiem. A, schody. Oraz banda. Nice. No jakaś kupia skórzana zbroja, co? A, tu jesteś. A na dole, oho, no stromawo, znaczy stromawo wysoko. Ale dobra, pójdziemy sobie normalnie. Bo jesteśmy twardzi. Okej, okay. Kolejny przycisk. No to pewnie ten przycisk z kolei. Otwiera tam te drzwiczki. Dun, 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 dun. Ta. Wow. I winda w dół. No dobra. Jeden, drugi, trzeci. Aż są zieloni. A, tutaj jest ich dwóch w jednym. Więc mówicie fuzja, panowie. Dobra, tędy. Okej, okay, aktywowałeś się jacyś. Ups, nie chciałem tego zrobić. U, dużo. Ale ja i tak, jak widzicie, oszczędzam magię na szlamy. O! Lewo i w prawo. Nie będzie, że w prawo. I znowu więcej, ale skrzynkę widzę, więc skarby jakieś. Jakieś dobre skarby. No, dobre tutaj rzeczy są. Nie wiem, czy nawet nie lepsze. O, tak mówicie, co? Lanie. Z jakiegoś powodu. Stop. Lanie było. W sensie my dostaliśmy dosyć lanie. Bo ich tu jest dużo w jednym, nie? Oj! Przestań! Opie! Nie bądź idiotą. Nie pogarszaj sytuacji swojej. Tak zginie nowe. O ty głupcze! Znowu koła to wami kleryka.
I prosta rzecz. Okej, możliwe, że to jest coś dla ciebie. Kurde, nie ma miejsca. Głupie, z jakiś zbroją się wpychają do ekwipunku. Co to? 2D5 plus 3. Nie, to jest wciąż znacznie lepsze. Nie wiadomo, dlaczego tyle samo jest warte. Chyba, że ma jakieś właściwości dodatkowe jako młot. 2D5 plus 3. 2D... Aha, nie, sorry. 2D5 plus 3. Ale to ma wie... Nie, to jest wciąż chyba lepsze niż wszystko, bo ma zwiększoną celność. I jeszcze jakieś premium? Co? Nie, tylko to. Jeszcze. Więcej leczenia. 81. I chyba bliźnie... Nie, nie bliźniacze, zupełnie co innego. Wow. Okej, tylko dwóch, no to nie ma sprawy. Uuu, coś się ciekawszego szykuje, widzę. Jasny gwint, ale to jest dobre? Duże miejsce, chciałem powiedzieć. I wciąż jeszcze jest sporo nieodkrytego. Cała ta dolna część z rzeczką. Ta rzeczka prowadzi chyba w okolice, której właśnie idę całkiem przypadkiem. Tu jest coś... coś beznadziejnego. Wow! O, tutaj też są kości, ale na dole pode mną są szlamy. Trzeba będzie też z tymi wszystkimi szlamami zrobić tak, żeby je wszystkie naraz. Tylko nie wiem, czy te drzwi nie są wszystkim zamknięte? A nie! Wow, to jest boss! W sumie nie wiedziałem, że to będzie aż tak słaby poziom z kolei. Dobra. Moje obliczenia, nie obliczenia, tylko moje przypuszczenia trochę się nie sprawdziły, no. Trudno się mówi. Witam kolegę. Znowu. Z niechęcią, z nienawiścią. I znowu się oczywiście uwzięli. Na kogo? Na Kanbiego. Dobra, już skinął prawie. Będzie uciekał, zaraz się. Ale po prostu właśnie w tym momencie zdałem sobie sprawę, że tam jest 6 skrzyń. 6 skrzyń. Mam nadzieję, że to nie jest wybierz skrzynkę numer X. Tylko wybierz wszystkie skrzynki. Nie, to jest wybierz skrzynkę numer X. Dobra, przebiegnę. Kurde, są strony. Dem otoczyli mnie. A szlam jeszcze zatruwają. Nie wiem, czy z tego wyjdę, ale może. No, jest szansa. Wow, ale zatruwają. Ring of Fire! Jeszcze jeden. I wszystkie już poginą, ale kurczę. Dobra, na razie tak. I need assistance! Dobra, ostateczny Ring of Fire. Podziękował. Kurde, to było słabe. Dziwny efekt. I jesteśmy wszyscy... nie wszyscy, ale większość jest zatruta. Okej, na całe szczęście to jest akurat część, w której już trochę byłem, więc... po prostu się stąd wyjdzie, nie? Tędy. I już wiemy, że skrzynia numer 1 to ściema roku.
Not enough spell points. Jak tam czas płynie. Dobra, wracamy i śpimy chyba. Zastanowi się. Kurde, ja nie mam herbaty. To jest przesrąbaną sprawę. Piętna. Dobra, jeszcze śpimy. Nie, bo spokojnie jest teraz. Wydaje mi się, że już po tym kempingu poradzimy sobie już. No bez problemów. Wizard's Eye. I pójdźmy może jednak mimo wszystko w ten drugi kanalik. Znaczy w drugą stronę. A to droga jest tędy. Nawet nie ma sensu rzucać błogosławieństwo. To śmieszne. Dobra, idziemy. No i to jest najgorszy rodzaj ooze. Corrosive ooze, czyli korodujący ooze, znaczy ooze, nie ooze. To anioł już śmieszny, czymś śmiercem. Chodzi o to, że chcę, żeby podeszli tu wszyscy. Bardzo, bardzo dobrze. I teraz kulą ognistą tam w tył bardziej nawet bym mógł. Chyba, nie, to nie oberwało, trudno. Można ci jakoś wspomóc? Można jakoś w ogóle coś ciekawego zrobić? Chyba nie. Mogę zrobić medytację. Trochę za późno już na to. O, come on, to było za blisko. Bo. Jeszcze jeden strzał i po was. Nieprawda. Dobra, tego gościa załatwi osobno. I to nie. Zresztą nad. Ach, źle! Chciałem rzucić właśnie czar. Static Charge. Dobra, nad Lightning Bolt. I teraz. Kulą ognistą jak najbardziej do tyłu. I tak trafi tego pierwszego, no trochę średniowo. Nie no, ten głupi pierwszy musi blokować, to jest trochę wkurzające bardzo. Ale reszta już wygląda zbitą. Mam nadzieję, że już podziała. No, coś tam jakoś działa. Arbol. Okej, obrywają. No, nie wyszło, ale nie szkodzi. Arbol. Ten gość ma jeszcze połowę zdrowia, no. Ostatnia fireball, na którą mi stać chyba. Albo przedostatnia. Ostatnia, chyba że damy ci. Nie damy ci, bo nie mamy. I przerwę. Także do usłyszenia w następnym odcinku.